Siemano wszystkim, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Tym razem chciałem się z Wami podzielić moimi wrażeniami dotyczącymi karabinów snajperskich, a także dywizji Mountain w Call of Duty World War II Closed Beta. I napiszcie mi jeszcze w komentarzach jedną rzecz, dość istotną, czy beta do samego końca była zamknięta, ponieważ widziałem, że Monkey rozdawał jakieś kody, więc możliwe, że osoby, które zrobiły preordera, miały jakieś kody dodatkowe, które mogły rozdać swoim znajomym, z tym, że to był ostatni dzień, więc uważam, że to było i tak bez sensu, że jednak lepiej by było, gdybyśmy mieli tą otwartą betę, żeby wszyscy mogli to przetestować, żeby nawet sami już producenci mogli zobaczyć, jak ta gra będzie się zachowywała, jakie będzie połączenie, jak serwery będą obciążone i tak dalej. No ale niestety tak się nie stało. Teraz co do samej już dywizji Mountain. Słuchajcie, ona miała bardzo jedną fajną rzecz, a mianowicie zdolność, w której nie byliśmy widoczni na minimapie w momencie, gdy przeciwnik używał samolotu zwiadowczego, z tym, że musieliśmy się poruszać. I to trochę mi się kłóciło z tym, w jaki sposób gra snajpera, więc snajper raczej powinien gdzieś tam obstawić jakąś miejscówkę. Te mapy sprzyjały nawet takiej grze, słuchajcie, snajperom, ponieważ mogli się ustawić po lewej stronie mapy, po prawej stronie mapy. Te mapy były takie same praktycznie, a więc ze mnóstwem miejsc do head glitchowania. Jeżeli tylko byśmy zobaczyli przeciwnika w naszym celowniku, no to trzeba było tylko pociągnąć spust i prawdopodobnie byśmy go zgarnęli. Wielokrotnie tak ginąłem, wielokrotnie tak zabijałem, więc myślę, że to był najlepszy sposób na to, żeby tych przeciwników likwidować właśnie za pomocą klasy snajpera, a także Mountain. Ale tutaj raszujący snajper coś mi nie za bardzo to pasowało. I ja wiem, że są ludzie, którzy w ten sposób grają, że raszują, że quickscope'ują, noscope'ują, że wchodzą im czasami takie strzały, ale nie zauważyłem tego, żeby akurat w przypadku tejże bety ludzie, którzy grają klasą Mountain plus snajperka, żeby osiągali jakieś bardzo wysokie wyniki, żeby to KD było wysokie. Jeżeli już używali właśnie dywizji Mountain, to jeszcze dodatkowo z pistoletem maszynowym, czy też na przykład z karabinem. Mieliśmy możliwość dobrania sobie na przykład ze szkolenia podstawowego takiego perku, w którym mogliśmy jako broń zapasową sobie wziąć pistolet maszynowy, czy też karabin na przykład, obojętnie jakąś broń zapasową z tych, oprócz tych pistoletów. No i dzięki temu mogliśmy natrzepać jakiś całkiem niezły wynik. Więc tu wydaje mi się, że w ten sposób takie rozwiązanie jest ok, ale jeżeli chcemy grać tylko i wyłącznie snajperem i raszować i tylko tą snajperką, no to tu ten Mountain za bardzo nam się chyba nie przyda. Teraz co do samych już karabinów snajperskich. Mieliśmy dostępne trzy. Pierwszy to był półautomatyczny karabin o nazwie karabin, masło maślane, ale tak dokładnie było. I to była półautomatyczna, tak jak mówiłem, snajperka, która ściągała dwoma strzałami w klatę, jeden strzał w głowę wystarczył, żeby zlikwidować przeciwnika. Miała stosunkowo wysoki odrzut, więc trzeba było o tym pamiętać. Następna to już była snajperka typu bolt action, a więc tutaj ściągała ona jednym strzałem, kiedy trafiliśmy w klatę lub też powyżej. Też miałem sytuację, gdzie trafiałem przeciwnika w rękę, w nogę, nie wiem, czy było to związane z połączeniem, ale i tak tych przeciwników zabijałem, więc czasami takie absurdalne sytuacje. Ale tym najmocniejszym karabinem snajperskim był M1903, który praktycznie z każdego miejsca, kiedy nim grałem, zabijał mi przeciwnika jednym strzałem. Nieważne, gdzie trafiłem, i tak go zabijałem. Z tym, że muszę stwierdzić, że jednak Commonwealth, a więc ten drugi, on mi najlepiej się sprawdzał. Był najbardziej skuteczny z racji tego, że jego szybkostrzelność była troszkę wyższa od właśnie M1903. Tak więc to jest mój typ numer jeden. Wypiszcie oczywiście w komentarzach, jaka snajperka Wam się najbardziej sprawdzała. Ja co prawda nie jestem, tak jak mówiłem, jakimś pro elo snajperem, ale kurczę, wydaje mi się, że to było takie najlepsze rozwiązanie. Teraz co do już samych tych snajperek, bo słuchajcie, muszę wypowiedzieć się na pewien temat, o którym już wspominałem niejednokrotnie. A więc było powiedziane, że te snajperki będą miały aim assist w momencie, gdy będziemy celować i gdy będziemy wstrzymywać oddech. Okazało się tak naprawdę, że było inaczej, że nie musieliśmy wstrzymywać oddechu, a i tak ten aim assist był. Wielokrotnie miałem takie sytuacje, praktycznie każdy jeden quickscope, którego miałem, to był quickscope bez wstrzymania oddechu.
i miałem właśnie dzięki temu sporo takich fragów natłuczonych właśnie na przeciwnikach. To nie jest dobre. Wydaje mi się, że jednak powinno zostać to rozwiązane dokładnie tak samo, jak było to w przypadku Call of Duty Black Ops 3, gdzie ten aim assist był całkowicie wyrzucony. Potem zaczęto coś kombinować, wprowadzano ten aim assist troszkę i tak dalej. Więcej osób zaczęło grać tymi snajperkami, ale właśnie widziałem, że jeżeli ktoś osiągał w Black Ops 3 dobry wynik snajperką, to był raczej człowiek, który gdzieś dobrze się ustawił. I tak samo powinno być tutaj dokładnie. Nie wiem, w jaki sposób będzie to rozwiązane już w pełnej wersji, ale ta wersja jest taką wersją typową do trollowania. Bo ja osobiście miałem sytuację, gdzie powinienem trafić przeciwnika, a go nie trafiałem. Ale też sytuacje, w których nie powinienem na pewno trafić przeciwnika, a go zabijałem. I to jest właśnie to wkurzające, że słuchajcie, jesteście na jakimś streaku i wybiegacie naprzeciwko snajpera, ten koleś na kilkami już pokazane, że was nie trafia kompletnie, a i tak was zabija. Więc tutaj kwestia tego, czy to jest aim assist, czy to jest zbyt duży hitbox w przypadku, gdy używamy tychże snajperek. Ja dla was przygotowałem dwa takie filmiki, w których są sytuacje absurdalne. I właśnie dwie odmienne. W jednej, w której właśnie strzelam z biodra praktycznie, to już nawet nie było przycelowania, ale z biodra. I kolesia zabijam, a w drugiej strzelam do kolesia przycelowując i tak nawet nie mam hitmarkera, pomimo tego, że dokładnie trafiam w jego krocze. Tak więc zobaczcie sobie te dwie sytuacje, napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie, a ja zaraz do was wracam. Okej, okay, jestem z powrotem i co o tym myślicie? No widzieliście, no ta pierwsza sytuacja, kiedy koleś strzela mi w plecy, no dość dziwne. Odwracam się, no co prawda robię takie lekkie przycelowanie, ale okazuje się, że ten hitmarker ląduje 2 metry w bok, gdzieś nad jego głową. W drugim strzelam do kościa centralnie w torbę i tak nie trafiam. Podczas gdy wcześniej zabiłem jeszcze tam przeciwnika, więc mówię, to jest tak dziwne, słuchajcie, to ma na pewno związek jeszcze z tym, jakie jest połączenie, ale nie powinno być takich sytuacji, bo to będzie wkurzać, po prostu to będzie ludzi wkurzać, nie będziemy osiągać jakichś dużych wyników, ale będzie to po prostu ludzi wkurzać i te 360, 720, te wszystkie te triki, które będą ludzie robić, będą ludziom wchodzić. Nie wiem, czy to specjalnie zrobione, ale wydaje mi się, że niepotrzebne jest to w grze. Tak więc pozdrawiam was wszystkich, zapraszam oczywiście do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Trzymajcie się ludziska, do zobaczyska, pa pa.